Pomagać można, mówiąc o nieziemskich sprawach, a także pokazując najnowsze technologie. Fabryka Sensu stworzyła charytatywne wydarzenie dotyczące kosmosu. Event został poświęcony Halinie, która wraz z mężem prowadzi Rancho Lavender w Baldwinowicach. Nocą z 30 na 31 grudnia spłonęła część ich domu. Przyjaciele postanowili wspomóc odbudowę rancha i zorganizowali wydarzenie Kosmiczna Niedziela. Zorganizowaliśmy taki event Kosmiczną Niedzielę, żeby tutaj przy współpracy zebrać jakieś fundusze. Mamy dwie sale, w której z jednej z nich odbywają się wykłady i studenci z Politechniki Wrocławskiej opowiadają o kosmosie i o Marsie. I drugą salę, w której nasza przyjaciółka Edyta prowadzi warsztaty z druku 3D. Dzieci i dorośli mogli własnoręcznie wydrukować stworzoną przez siebie rzecz z filamentu. Drukarka 3D jest bardzo ciekawym urządzeniem. Drukarka 3D, która wbrew pozorom ma bardzo dużo związków z kosmosem, bo i w kosmosie można drukować i są też plany, żeby w kosmosie wydrukować bazę na Księżycu, bazę na Marsie również. Największą sensację wzbudziła drukarka, która potrafi wydrukować naleśniki i od razu usmażyć. Te naleśniki nie są takimi zwykłymi okrągłymi plackami, tylko są w kształcie na przykład astronauty, rakiety, wieży Eiffla, wszystko co nam podpowie tak naprawdę wyobraźnia. Podczas wydarzenia odbywały się także panele dyskusyjne dotyczące kosmosu na temat możliwości zamieszkania na Marsie czy turystyce kosmicznej. Pierwszy turysta, który w ogóle poleciał w kosmos, to był taki amerykański biznesmen, który zapłacił 20 milionów dolarów Rosjanom, żeby polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ale już dzisiaj, żeby być takim kosmicznym turystą, jest o wiele prościej, ponieważ jest coś takiego jak loty suborbitalne, czyli to jest taki lot, w którym przekraczamy granice kosmosu i możemy zobaczyć naszą Ziemię z przestrzeni kosmicznej, poczuć się właśnie mikrograwitację. I takie loty obecnie kosztują już 150 około tysięcy dolarów, więc jest to już znacznie, znacznie mniej. Wraz ze wzrostem technologii loty w kosmos mają być coraz bardziej dostępne dla zwykłych ludzi. Echo 24, Marta Wrońska.